powiedz mi, czym dla Ciebie był lockdown? Pytam tutaj zarówno o tę sferę prywatną, gdzie prawdopodobnie wszystkie Twoje plany się pozmieniały, jak i tą sferę artystyczną, gdzie jak bardzo lockdown wpłynął na Ciebie artystycznie, ile inspiracji wyzwolił, ile już przygotowałeś spektakli przez ten czas? Tak, no właśnie lockdown okazał się być czasem jakby takiej wzmożonej aktywności, a nie zamrożenia w moim przypadku, bo z naszą grupą Dream Adoption Society nagle znaleźliśmy się właśnie w wirtualnej rzeczywistości też, nie tylko w tej realnej lockdownu, ale właśnie jakąś taką intuicją powodowany z samego początku tej epidemii cały sprzęt rozwieźliśmy po aktorach, też po domach i dzięki temu mogliśmy się łączyć później w takiej sytuacji, gdzie ja w efekcie trafiłem gdzieś do Białegostoku, do moich rodziców i tam u nich w ogrodzie jakby łączyłem się, można powiedzieć, po całym świecie z różnymi aktorami, artystami, właśnie z Robertem Mleczko, z Jankiem Duszyńskim, Anastazją Worobiejową i Sandrą i tworzyliśmy wówczas z jednej strony właśnie ten film, a z drugiej strony powstały już trzy spektakle, można powiedzieć, właśnie używające też tej formy takiej właśnie wirtualnych spotkań do tego, żeby no właśnie gdzieś kontynuować taki proces performatywny, bo można powiedzieć, że to już ta forma jest taką hybrydą, połączeniem paru różnych dziedzin i był to taki bardzo intensywny czas, tak. Mhm. Właśnie opowiedz jeszcze bardziej o swoim filmie dla HBO. W jaki sposób on powstawał? Na pewno wyróżnia się na całym tle pozostałych krótkometrażówek. Zresztą już tutaj mamy przedsmak tego. Tak, no właśnie no, bo pytałeś też o tą sytuację osobistą, która właśnie to wszystko zbiegło się też dla mnie z takim bardzo smutnym, dojmującym wydarzeniem, jakim było odejście Andrzeja Strumiło, mojego, no właśnie nie śmiem powiedzieć, mistrza czy przyjaciela. I właśnie ta poezja Andrzeja była dla mnie też bardzo ważna w momencie powstawania tego filmu. Te wszystkie działania, które gdzieś uruchamiam, nie tylko właśnie wirtualne, ale też te realne, te jakieś takie trochę quasi-szamanistyczne rytuały inspirowane też taką animistyczną religią Japonii, więc to wszystko gdzieś brało się z takiej inspiracji ze spotkań z Andrzejem i z jego poezji, bo też właśnie parę tygodni wcześniej przed całym lockdownem dostałem od Andrzeja jego tomik jeszcze poezji i to poezja jest bardzo właśnie też no taka dojmująca, ona nie jest wesoła, jest bardzo, bardzo naznaczona takim świadomym gdzieś pożegnaniem, odchodzeniem, przemijaniem, ale też bardzo piękna jakby w tym i trochę chciałem jakby właśnie takim językiem poetyckim opowiedzieć o tym doświadczeniu, o jakiejś takiej, no, takiej niepewności, która nam towarzyszyła w tamtym czasie. To wszystko właśnie wydostaje się z twojego filmu, bo widać, że to jest film o samotności, o takiej bezradności, o człowieku w sytuacji ekstremalnej, który nagle musi sobie z tym jakoś poradzić. Tak, właśnie i gdzieś no, w tym wszystkim ta wirtualna przestrzeń była
była tak dla nas taką gliną, jakby z której lepiliśmy to doświadczenie, jakby ten rodzaj takiej jakiejś tymczasowości czasu, który gdzieś właśnie został nam nagle zaburzony, odebrany, jakby właśnie nagle nie mogliśmy kontynuować żadnych naszych takich codziennych rutyn, więc w takiej atmosferze też tworzyliśmy to, gdzie Sandra gdzieś ze swojego mieszkania, ja ze swojego i wraz z innymi właśnie współtwórcami rozrzuconymi gdzieś od Szczecina do Białegostoku, po Polsce, właśnie gdzieś tutaj eksplorowaliśmy to przez właśnie jakieś rysunki, do których ja Sandry rysunki, które gdzieś przenosiłem do tego do wirtualnego świata i też taka próba odpowiedzi na tą tęsknotę poprzez właśnie wirtualność, to znaczy poprzez przekraczanie tych barier w sposób cyfrowy. Bo tutaj to doświadczenie kultury cyfrowej stało się nagle takim intensywnym udziałem jakby wszystkich widzów, twórców, jakby wszyscy nagle musieli zacząć gdzieś poszukiwać w obrębie tego medium. Co było też na swój sposób ciekawe, właśnie obserwowanie tego przeniesienia, migracji. Mhm. VR stał się taką twoją wizytówką, takim znakiem rozpoznawczym. Widzimy to w tym wywiadzie, widzimy to w tym metrażu. Zresztą wystarczy obejrzeć jakiś jeden z twoich najnowszych spektakli, żeby to zobaczyć. Sam doskonale pamiętam Nietopę z Teatru Powszechnego, która była doskonałym przeżyciem. Opowiedz, czym twoim zdaniem będzie VR w kinie, w teatrze? Czy to jest przyszłość sztuki? Czy to już jest taka przyszłość, której nie da się ominąć? Znaczy, tutaj VR wydaje mi się bardzo ciekawym, dynamicznym medium, jakby trochę właśnie jak kino gdzieś na początku XX wieku, prawda? Gdzieś dopiero rozpoznajemy jego możliwości i myślę, że właśnie jako medium on będzie coraz szersze pole zdobywał, bo szczególnie w takich sytuacjach zamknięcia staje się pewnym takim substytutem podróży czy spotkania, ale też dla mnie takim, i to też próbowałem zawrzeć w tym filmie, właśnie to takie połączenie z naturą i z realną obecnością, realnej materii jest bardzo, bardzo istotne, bo gdzieś mimo wszystko po zdjęciu tego headsetu do wirtualnej rzeczywistości mamy jakby tęsknotę, pewien głód rzeczywistości. To nie jest tak, że myślę, VR zastąpi jakby pewne formy inne, jakby nie cyfrowe, tylko on staje się jakimś dodatkowym narzędziem, jakimś, które no, w samym swoim założeniu wydaje mi się bardzo niezwykłe, bo właśnie taka możliwość tworzenia świata od samego początku, od jakby jego pierwszej struktury do poprzez światło, poprzez jakieś różne efekty, które można wytwarzać, jest po prostu niezwykle fascynująca. I tutaj poprzez właśnie to, że od lat próbowałem gromadzić jakiś sprzęt do tego do zanurzania się w tym wirtualnej przestrzeni, staram się to po prostu używać jakby jak najczęściej na różne sposoby, wypróbowując jego możliwości w performatyce, bo to było też właśnie. To jest też w jakimś sensie inne trochę, że wszystkie te rzeczy, które jednak tworzymy, są na żywo. Nie, tutaj jakby zarejestrowaliśmy je na potrzeby filmu, ale był to, jest to zapis realnych improwizacji, realnego działania na żywo. Czyli jak jest twoim oficjalnym debiutem reżyserskim, jeżeli chodzi o film?
Ale no, jeżeli ktoś widział przynajmniej jeden z tych spektakli teatralnych, to wie, że jest się reżyserem, który bez kamery się do teatru nie rusza. W 2014 roku realizowałeś też taką zabawę w filmowym, ja to niestety nie widziałem, Uwięziona. Opowiedz, czy zamierzasz na dłużej zagościć w świecie filmu? Właśnie tutaj od wielu lat jakby ten wątek jakby się pojawiał, czy właśnie taka ochota, żeby gdzieś wskoczyć też na to terytorium jakby, bo przekraczając właśnie teatralność w różnych mediach, jakby ten jakby praca z kamerą stała się w pewnym momencie czymś bardzo, bardzo interesującym. I tutaj myślę, że ta przygoda jest bardzo właśnie ciekawa i wciągająca właśnie też w ten nurt filmowy nas, mnie jako reżysera i Dream Adoption jako właśnie taki kolektyw, który tworzy w wirtualnej przestrzeni. Pandemia przerwała teatralne życie twojego najnowszego spektaklu, mianowicie Opowiedz o tej realizacji, o tym, jak współpracowałeś się z raperem Kozą, z młodym raperem, który jest dramaturgiem tego spektaklu. Jak wyglądała ta współpraca? Tak, no tutaj pandemia przerwała nam ten proces właśnie, nie pozwoliła nam dalej eksploatować spektaklu w formie takiej realnej, fizycznej, ale też właśnie z Teatrem Powszechnym dość szybko podjęliśmy właśnie takie próby też uruchomienia tego spektaklu wirtualnie i myślę, że też będziemy to jakoś dalej rozwijać, ponieważ w spektaklu ten komponent VR-owy jest obecny, tam czwórka aktorów tworzy na żywo film w trakcie spektaklu i też tworzy pewną wyjątkową choreografię, będąc zanurzonymi w świecie stworzonym właśnie wirtualnie. I my ten komponent jakby przewróciliśmy na lewą stronę jakby i to okazało się być gdzieś dalej bardzo, bardzo interesujące pole do tego, żeby właśnie nie grać go fizycznie na scenie, tylko właśnie w całości nagle przenieść go do wirtualnej rzeczywistości. Więc tutaj pewnego dalej tego rodzaju eksperymenty na polu teatralnym próbujemy uruchamiać i tak, no tutaj też dla Kamila, dla Kozy była to też przygoda z teatrem. Myślę, że no, jest to szalenie ciekawy, inteligentny twórca, który na polu muzyki właśnie też przekracza formy, poszukuje i tutaj taka bardzo było dla mnie interesujące jego spojrzenie, takie młode spojrzenie na ten no, jakże niezwykle jednak antyczny tekst, w takim sensie no, średniowieczny, gdzieś odległy, można powiedzieć, dla takiej współczesnej wrażliwości, ale coś jednak w języku Kozy jest niezwykle poetyckiego i tutaj właśnie takie spotkanie jego jako poety też z poetą Dante było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. No cóż, namawiam Kozę na to, żeby poszedł do szkoły teatralnej i mam nadzieję, że jakoś mu się uda, bo byłoby ciekawe, gdyby teatr zyskał takiego twórcę dla siebie. Tak jak już wspomnieliśmy, pandemia, szczególnie na teatralnych twórcach, wymusiła fakt, że teatr musiał wyjść do widza online. Natomiast mam wrażenie, że dla ciebie był to zabieg dość naturalny, wszak jedne z najgłośniejszych spektakli już od dawna można znaleźć na Vimeo. Myślisz, że teatr już na zawsze powinien zostać obok tej formy fizycznej, także online, także żeby z każdego miejsca na świecie w każdym czasie miał dostęp do tej teatralnej dokumentacji, do tych spektakli?
Dla mnie gdzieś w czasie pandemii powstała taka trochę definicja, taką sobie stworzyłem na własny użytek definicję teatru, że teatr to jest coś takiego, co szuka widza, co szuka swojego widza, co też ma możliwość wyjścia do niego, to znaczy, bo też bez niego nie istnieje, więc to, czy my tego widza szukamy realnie czy wirtualnie, jest już dla mnie gdzieś jakby w jakimś sensie drugorzędne, to znaczy wobec tego pierwotnego pragnienia spotkania i oczywiście to cyfrowe spotkanie jest inne od tego realnego, ale właśnie gdzieś próbujemy w tej inności właśnie szukać czegoś odkrywczego i bardzo często te nasze próby, spotkania, spektakle dawały nam takie poczucie jakiejś jedności czy właśnie obecności wspólnej, czy wykonania też czegoś wspólnie w jednej dzielonej przestrzeni. I daje to jakąś szansę właśnie takiego wyrwania się z tej jakże trudnej sytuacji, gdzie właśnie widzów w takiej sytuacji totalnego lockdownu do teatru wpuszczać niestety nie było wolno, więc i teraz też ta sytuacja nie jest łatwa, ale też myślę, że taki teatr jakby, że po takim czasie jakby odcięcia jakby też mamy jakby większą potrzebę wykonywania jakichś rzeczy wspólnie i tutaj mam nadzieję, że teatr będzie dalej miał możliwość spotkania ze swoją publicznością. Już na koniec. Za momencik będzie twój film dla HBO w ramach projektu Domu. Natomiast jakie są twoje dalsze plany artystyczne? Co dalej? No właśnie dalej to też jest ciekawe, że właśnie ta sytuacja, znaczy dalej rozwijamy tego rodzaju wirtualne performance'y. Tutaj zapraszam pod koniec września, współpracujemy z Teatrem Śląskim w Katowicach. Właśnie mieliśmy mieć premierę powieści Germinal Emila Zoli w tym czasie, właśnie pod koniec września, ale no, z powodów wiadomych musieliśmy ją przesunąć na kolejny rok, bo wszystkie plany teatrów musiały się pozmieniać, więc ale dalej będziemy rozwijać właśnie ten projekt w takiej eksperymentalnej formie wirtualnego wydarzenia, a gdzieś kolejną moją produkcją teatralną już bardziej będzie Faust w Niemczech, we Freiburgu, w Teatrze we Freiburgu.